pływając na tym drugim jachcie, tym Selma, zupełnie zbieg okoliczności, że on się tam do nam trafił. Bo to cała akcja była taka, że ta nasza chata miała nas obsługiwać przez dwa tygodnie. Ale ze względu na to, że nie było tej szalupy, a oni mieli po prostu sprzedane miejsca, normalnie komercyjne to był rejs i oni musieli realizować swój program, bo ludzie zapłacili. Nie? Także niestety nasza chata popłynęła dalej, nie? Na Antarktydę. A my jesteśmy sami i tam stał po prostu polski jacht Ushuaia. Właśnie taki, który sprzedaje miejsca. Tam był właściciel, współwłaściciel tego jachtu, kapitan na nim i on nie miał w ogóle załogi. I po prostu po koleżeńsku zgodził się, dobra, to ja popłynę z wami. I to całe szczęście, bo władze chilijskie powiedziały, że bez asysty w ogóle nas nie wypuszczą. Nawet sami się oferowali, że jakąś tam kanonierkę puszczę, jakbyśmy nie mieli tego jachtu. Nie? No ale to byłoby troszeczkę tam utrudnione, bo to byśmy musieli pod ich sznurek, nie? A tak to mogliśmy, jak już mieliśmy jakby jacht, który nas asykurował, to byliśmy po prostu no niezależni. Nie? Oni tam często, my przez radio słuchaliśmy, że często zamykają porty dla żeglugi, bo jest za duża siła wiatru i ten akwen tam jest zamknięty, ale my byliśmy poza portami i mogliśmy płynąć. Także nas to jakby już wtedy nie obowiązywało, bo już wyszliśmy. Nie? Ale słyszeliśmy, że port Ushuaia jest zamknięty i port Williams też jest zamknięty dla żeglugi. No jasne. Jak wypływaliśmy z tego zawsze z postoju, tam gdzieś z zatoki, żeby wyjść do tego, no na akwen, gdzie można było żagle już postawić, no to już chodziliśmy na wiosłach. Ze względu na to, że w zasadzie wiatr był zawsze, chcieliśmy żeglować, no bo jednak jacht też żegluje tam, halsując, też płynie pod wiatr, także najczęściej żeglowaliśmy ze względu na to, że był wiatr. Nie? Jak mieliśmy żagle, no to po co wiosłować pod wiatr, jak można żeglować pod wiatr również. Nie? To powiem szczerze, że ja tą gratisowo brałem udział w tym, bo to wszystko sponsorzy płacili. To były firmy turystyczne niemieckie, które nas ubrały od stóp do głowy. Włącznie nawet z bielizną tam termalną i tak dalej. Także całe wyposażenie mieliśmy od firm turystycznych i tam różnie, ja się nie zajmowałem tą, to już strona niemiecka, bo tak każdy miał jakiś podział obowiązków tam z naszej ekipy, ja się tą sprawą techniczną zajmowałem, także nawet się tam tym nie zajmowałem, ale były po prostu jakieś tam cegiełki i tak dalej sprzedawane. Pamiętam, że każdy, kto wpłacił tam na konto po 15 euro, to miał obiecane, że dostanie widokówkę, wiem, że tych widokówek tam z tego słyszała, ja wysłaliśmy chyba ze 400. Dwóch Polaków takich nam pomagało w samym Buenos Aires jeszcze przed tym, ale to też mieszkający tam, taka Polonia, troszeczkę pomagali w tam załatwianiu, tam w przeszyciu żagli i tak dalej, tam znaczy załatwili nam darmowy postój w tam w jachtklubie, także no, nie płaciliśmy, nie? To też tam dosyć znaczący tam zastrzyk taki finansowy, nie? Bo to jednak tam wszystko kosztuje niestety.